okresie dwudziestolecia międzywojennego oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie dawnej gminy Piątkowo pełniły różne funkcje. Podstawową było gaszenie pożarów i ratowanie ludzi, ich dobytku oraz żywego inwentarza przed ogniem. W przededniu wojny dochodziło do szeregu akcji sabotażowych, takich jak próby podpaleń przez niemieckich prowokatorów. W dwudziestoleciu międzywojennym politycy niemieccy potępiali wszystkie przejawy asymilacji Niemców z ludnością polską. Na przykład mówienie po polsku z Polakiem znającym język niemiecki. Podobnie robiły prasa i radio, przypominając Niemcom mieszkającym w Polsce o czasach świetlności Rzeszy lub wzywając ich do działalności antypolskiej. Należy również przypomnieć, że ludność niemiecka bojkotowała obchody polskich rocznic narodowych. Tworzyła hermetyczne środowisko, w którym trwała do 1939 roku. Lokalni Niemcy byli dobrze zorganizowani. Mieli dostęp do własnej prasy i odbiorników radiowych, za pośrednictwem których otrzymywali instrukcje. Pod pretekstem działalności w organizacjach kulturalnych spotykali się, słuchali hitlerowskiej propagandy i byli instruowani w posługiwaniu się bronią. Mieli również przeszkolonych w Rzeszy dowódców, którzy przygotowywali ich do nadchodzącej wojny. W związku z zaistniałą sytuacją, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych przybywało nowych obowiązków. Było to m.in. zabezpieczanie wsi przed dywersją i wrogą działalnością mniejszości niemieckiej, pomoc Policji Państwowej w rewidowaniu podejrzanych domów niemieckich, rekwirowanie odbiorników radiowych i prasy, rozpraszanie spotkań i wieców propagandowych, w trakcie których nawoływano do działalności antypolskiej. We wrześniu 1939 roku, gdy na okoliczne tereny wkroczyły wojska hitlerowskie, lokalni Niemcy stali się decydentami w sprawie losu ludności polskiej. Niemcy mieli przygotowane listy osób, które w pierwszej kolejności miały być aresztowane. Obok policjantów, nauczycieli i urzędników pocztowych znaleźli się na nich również strażacy. Spadły na nich szykany i prześladowania. Nie wszyscy zostali zatrzymani w tym samym czasie. Część aresztowano, uwięziono i stracono na początku okupacji. Inni zdołali uciec, lecz gdy poczuli się już bezpiecznie i wrócili do swoich rodzin, zostali zatrzymani przez lokalnych Niemców, oddani w ręce hitlerowskich oprawców i zamordowani.